Chciałbym, proszę Państwa, zarazić Państwa dzisiaj swoją fascynacją. Nie wiem, czy mi się uda. Fascynacją autorem, o którym mało kto w ogóle pamięta, a który w istocie był jednym z najważniejszych pisarzy całej naszej literatury, a na pewno naszej literatury nowożytnej. Gdybyśmy mieli dać mu jakiś tytuł, to nazwałbym go wielkim inspiratorem trochę to w duchu konanowskim, konan-inspirator, która to znaczy w tym wypadku hrabia-inspirator. Tak, hrabia Henryk Grzewuski zainspirował dwóch pisarzy, którzy wywarli największy wpływ na Polaków w dobie porozbiorowej, a przed odzyskaniem niepodległości w wieku XX. Hrabia Henryk Grzewuski zainspirował Adama Mickiewicza do napisania Pana Tadeusza. I to hrabia Henryk Grzewuski Wymyślił ten sarmacki świat, który wziął jak swój Henryk Sienkiewicz, i w trylogii ogniem i mieczem potop pan Włodziowski zrobił z niego dzieło, które całe pokolenia ukształtowało, zafascynowały się nim kolejne, kolejne. Generacje, wystarczy spojrzeć ilu w Armii Krajowej było Kmiciców, Skrzetuskich, Zagłobów, Rzędzianów i tak Podejrzewam, że tak z jedna piąta, jeżeli nie jedna trzecia pseudonimów w ogóle w konspiracji, zarówno tej POW, jak i później w czasie II Wojny Światowej, to były Pseudonimy wzięte z Sienkiewicza i nie ma się co rozwodzić nad jego wielkim wpływem. Nad wpływem Mickiewicza też się nie ma co rozwodzić, natomiast mało kto wie, że tak naprawdę to byli kontynuatorzy, żeby nie powiedzieć plagiatorzy. O ile Sienkiewicz do tego się nie przyznawał i w ogóle nie wiadomo o tym, kiedy czytał Rzewózkiego i, i w jaki sposób się nim... Jego wizją tak bardzo nasycił, że później ją tak znakomicie rozbudował, ale niewątpliwie jest to wizja Żewuskiego, bo to Rzewucki pierwszy takie czasy XVII-XVIII wieku malował. Natomiast Mickiewicz, przyznajmy mu, uczciwie zaznaczał to, że zachwyciły go opowieści snute przez Henryka Żewuskiego w w końcu 1830 roku we Włoszech w salonie Państwa Ankwiczów, do których córki uderzał wtedy poeta, że tak wspaniałe były te gawędy o, o, o jakimś zmyślonym przez Żewuskiego cześniku parnawskim Sewerynie Soplicy, że to Mickiewiczowi myśl podrzuciło, żeby napisać książkę Poemat o swoim świecie lat dziecinnych, o panu Tadeuszu, a żeby uczciwie oddać inspiratorowi to, czym go zainspirował, to właśnie dlatego nazwisko Soplica z tych gawent wprowadził do swojego poematu. Ale mimo, że Mickiewicz to zupełnie wyraźnie, jasno powiada, tak, taka była kolejność. Henryk, znali się zresztą wcześniej, bo razem się już podróżowali przez pewien czas po Krymie, wtedy właśnie, gdy Mickiewicz sławne sonety krymskie potem stworzył. Więc Henryk tak mnie zainspirował, ja to napisałem, nazwałem bohaterów soplicą. Nie, pokolenia polonistów odrzuciły tę wiedzę i uparcie wmawiały, i bodaj czy nie do dzisiaj się to wmawia, że to że wózki Nazwał swojego bohatera y, Soplicą, bo pamiątki Soplicy, najbardziej niewątpliwie znane dzieło żewózkiego tego nie, w, w, nie usunięto z tradycji narodowej, ale podkreśla że pamiątki Soplicy ukazały się w roku 1841. No tak, ukazały się drukiem. Miały zresztą poważne kłopoty z cenzurą, do tego stopnia, że. Tak, tak, że Wózki miał kłopoty z cenzurą, mimo że, jak zaraz tu Państwu powiem, dopuszczał się licznych aktów kolaboracji, więc ze względu na kłopoty z cenzurą, że Wózki nawet taką mistyfikację zapoczątkował, że w liście do redakcji Tygodnika Petersburskiego, z którym zresztą współpracował, Zapewnił, że ktoś podchwycił jego pomysł, że on tam owszem, kiedyś miał taki pomysł, kilka takich opowiastek stworzył, ale te opowiastki, które teraz się ukazują poza granicami rosyjskiego imperium, które się na pewno nie mogły podawać władzom carskim, to w ogóle ktoś podszywa się pod jego pomysł, on z tym nie ma nic wspólnego. To zresztą potem poloniści wykorzystywali ten list właśnie po to, żeby tworzyć legendę, że to Mickiewicz genialny wszystko wymyślił pierwszy, a że wózki tylko, owszem, bardzo zręcznie, ale, ale już jako drugi uzupełnił, można powiedzieć, dzieło Mickiewicza. Dlaczego tę kolejność odwrócono? Dlaczego Henrykowi, że wewuskiemu odmówiono jego wpływu na Mickiewicza i w ogóle wpływu na polską literaturę? Przeczytam Państwu kawałek. Z tekstu, który napisał właśnie Henryk Rzewózki. Pamiętniki kasztelanica. Jak się ten kasztelanic miał nazywać? Ja jeszcze nie pamiętam. On cały czas pisał, znaczy Rzewózki, cały czas pisał pod różnymi pseudonimami. Czy też tworzył jakichś bohaterów, którzy dane. Wypowiadali poglądy, także nigdy do końca nie wiemy, co naprawdę on uważał, a co tak właśnie zanistyfikował w swoich utworach. Posłuchajcie Państwo takiego opisu Polski pod zaborem rosyjskim, po rozbiorach. Uf, kasztelanic stworzony przez Henryka Żewuskiego powiada: Niesłychany był napływ pieniędzy w naszych prowincjach. Bo z powodu wzrastającej odesy produkta nasze o kilka razy na sub podniosły się w cenie. Oprócz tego wszyscy prawie dowódcy pułków, należąc do magnacji rosyjskiej, żyli z największą wystawą. O niczym nie myślano, tylko jedni o miłości i zabawach, drudzy o pomnażaniu majątków. O polityce nikt nie myślał, a lubo była zażarta wojna z rozbrykanym narodem francuskim, wojna obfita w wypadki, mało kto się o nią troszczył. Po rozwiązaniu wojska dawnej Rzeczpospolitej Polskiej, oficerowie w części przekształcili się na gospodarzy, w części weszli w służbę rosyjską, gdzie ich z otwartymi rękami przyjmowano, a bardzo mała ich cząstka przeniosła się do Włoch, szukać szczęścia w szeregach francuskich. Ale ta nie była w rzeczywistym związku z krajem, gdzie mało kto czytywał gazety ani czuł ich potrzeby. Tak? W polskiej literaturze o legionach Dąbrowskiego i o epopei napoleońskiej nikt nie pisał. Jaki Napoleon, jaki rozbrykany naród francuski, ci ludzie nie byli w łączności z krajem. Kraj się cieszył, ponieważ dzięki przyłączeniu do Rosji szlachta z Wołynia. Mówiłem, że Henryk Grzewózki na Wołyniu się urodził, większość życia spędził, tam też umarł, chociaż podróżował oczywiście po całej Europie i często bywał w stolicy Imperium, w Warszawie i w Krakowie również. Więc szlachta z Wołynia dzięki temu, że teraz mogła sprzedawać swoje zboże przez port w Odessie, tak się wzbogaciła, że po prostu wszyscy żyli jak pączki w maśle pod tym rosyjskim berłem i absolutnie w głowie im nie były żadne niepodległościowe awantury. No, nie, nie ufajmy do końca kasztalanicowi, ponieważ skądinąd wiemy, że sam Henryk Grzewódzki, jako człowiek jeszcze kilkunastoletni wtedy, yy, przedzierał się z Wołynia właśnie do księstwa warszawskiego, po to, aby zapisać się do armii tego księstwa i walczyć w niej bez rzekomej łączności Kębry. Czy on to napisał na poważnie? To, co Państwu cytowałem. Czy może jest to jakaś maska? To jest właśnie największe pytanie, jeśli chodzi o Henryka Żewuskiego. Największe dzieło Henryka Żewuskiego to jednak nie jest to najbardziej znane. To nie są pamiątki Soplicy. Pamiątki Soplicy są piękne, są wspaniałe, są pomnikiem, a właściwie Arcydziełem nieprzekraczalnym gatunku gawędy szlacheckiej, która ogromny wywarła wpływ na, na, na wszystkich właściwie autorów polskich, włącznie z tym największym z polskich pisarzy, który w ogóle nie pisał po polsku, bo myślę o Józefie Konradzie. To też wytrawni krytycy dawno zauważyli, że to czym podbił serca zachodniej publiczności, to właśnie pewien bardzo specyficzny, taki zapętlony. Z pozoru chaotyczny, ale właśnie dzięki temu niezwykle sprawny sposób narracji, snucie opowieści, który zaczerpnięty został z tej gawędy szlacheckiej. Ale największe dzieło Henryka Żywuskiego to nie są pamiątki Soplisy, które tak zachwyciły Mickiewicza, że napisał swoją wersję, która stała się epopoją lordową. Największe dzieło Henryka Żywuskiego to książka pod tytułem Listopad. Nie wiem, czy się Państwo z nią zetknęli. Prawdopodobnie, mało kto się z nią zetknął, wydanie o Solineum 1925 rok dostępne jest w sieci w PDF-ach. Wydanie najnowsze było jakieś podobno w 2000 chyba roku w homeopatycznym nakładzie. Książka Listopad to jest książka oparta na absolutnie genialnym chwycie fabularnym. Już wielokrotnie proponowałem, żeby ten pomysł uczynić kanwą takiego historycznego serialu o Polsce, który by zakasował największe stulecie, oczywiście pod warunkiem, że ktoś by w to włożył pieniądze. To nie mogłaby być bida produkcja, ale można by zrobić naprawdę wspaniały serial o naszej historii, wychodząc z tego prostego chwytu, który zastosował Rzewózki. Otóż on opisuje historię dwóch braci, którzy wychodzą z domu. Tradycyjnego starego polskiego domu po śmierci swojego ojca. Ta śmierć, od której się zresztą powieść, zaczyna, jest bardzo pięknie, symboliczną sceną. Umiera ta dawna Rzeczpospolita Szlachecka. No i teraz jeden z braci trafia na dwór księcia Karola Radziwiła, Panie Kochanku, i wychowuje się na Sarmatę, a drugi trafia na dwór Czartoryskich, a później na dwór Stanisława Augusta Poniatowskiego i wychowuje się na Polaka. Oświeceniowego. I ci dwaj rodzeni bracia w dramatycznych okolicznościach zetkną się w końcu, ale nie będę spoilerował, bo może ktoś z Państwa zechce tę powieść przeczytać. Ona nie jest pisana tak genialnie, tak wspaniałym, malowniczym językiem, jak pisał Sienkiewicz, ale ona zawiera w sobie dokładnie to, co najważniejsze jest dla całej porozbiorowej polskości, a właściwie już przedrozbiorowej. Ponieważ Wózki słusznie zauważa, tu trochę wyprzedzę to opowieści, słusznie zauważa w tej swojej publicystyce późniejszej, że upadek Rzeczpospolitej Polskiej nie zaczął się od rozbiorów, zaczął się wcześniej. My to wiemy oczywiście, tylko w tradycyjnej naszej historiografii od lat. Przyjmujemy, że ten upadek to było rwanie Sejmów, to było Liberum vetu, To wszystko wynikało z ciemnoty, warholstwa, szlachty. I przychodzili szlachetni reformatorzy ze Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele i próbowali zreformować. No niestety tej ciemnoty się już nie dało wychować i, i, i doszło do narodowej katastrofy. Rewóski to widzi dokładnie odwrotnie. Dla niego to właśnie ci oświeceniowcy. Przynieśli katastrofę. Katastrofą było to, że Polska się oderwała od tego, co było najistotniejsze w jej tradycji. A co to takiego było, to zaraz Państwu powiem. W każdym razie powieść listopad może nie jest tak genialnie napisana, jak to pisał Sienkiewicz, aczkolwiek wszystkie elementy zachwytu Sienkiewiczowskiego światem sarmackim i polskością sarmacką już tam są przedstawione. Natomiast ona pokazuje to, co powiedziałem najważniejsze to rozdarcie. To dwie dusze, które siedzą w Polaku. Duszę ubraną we frak i duszę ubraną w kontusz. Duszę Polaka tradycyjnego i duszę Polaka modernizatora, zapatrzonego w cudzoziemszczyznę. W gruncie rzeczy to, to trwa do dzisiaj. Wszystkie nasze konflikty, wszystkie wojny polsko-polskie które w dziejach się toczyły, gdzieś tam na tej wojnie fraka z kontuszem z wieku XVIII się wywodzącej, są rozpięte. W tym sensie genialna była ta książka Listopad. Ale autor do niej dodał przypisy. I te przypisy zapewne zadecydowały o jej wygumkowaniu. A na pewno o jej wygumkowaniu zadecydowała. Trzecia jego najważniejsza książka, którą wydał mniej więcej równolegle. Również niedostępna w, tym, w tej chwili w Polsce, inaczej jak w jakichś homeopatycznych nakładach wydań Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy, czy w reprintach w, w formie spdf-owanej, zdigitalizowanej, które znaleźć można w internecie. Ta książka nazywała się Mieszaniny obyczajowe i była książką publicystyczną. Mniej więcej to samo zawierającą co przypisy do powieści Listopad, autorskie przypisy do powieści Listopad, no i zawierające coś, czego że nie wypaczono bardzo ostrą krytykę współczesnej mu polski. Tak jak że był bardem, piewcą, mitologizatorem, właściwie mitotwórcą, a właściwie twórcą. Polski Sarmackiej, ponieważ ta, ta Polska wielu narodów wyglądała oczywiście inaczej niż wyglądała u niego, niż wyglądała u Sienkiewicza, niż wyglądała u Mickiewicza nawet. Będąc człowiekiem absolutnie zachwyconym, który, który uwiecznił, to stworzył ten mit Sarmacki i, i sprawił, że cały wiek XIX się zakochał w polskości właśnie takiej, opartej na tym micie. Jednocześnie jak pisał o swoich współczesnych, to pisał im bez ogródek, że są bandą degeneratów. Może nie używał w mieszaninach takiego właśnie określenia, ale tego mu właśnie wybaczyć nie można było. Hrabia Henryk Żewuski był kolaborantem. Tak, od czasu kiedy walczył w szeregach armii Księstwa Warszawskiego o Polskę, Podobno miał jeszcze taki moment recydywy patriotycznych uczuć w momencie wybuchu Powstania Listopadowego, niektórzy świadkowie twierdzą, że przez jakiś czas odnosił się z entuzjazmem, dopóki się nie okazało, że to powstanie nie miało najmniejszych szans na wygraną. A później coś w Rzewuskim pękło. I w mieszaninach to doskonale widać. On w tych mieszaninach. Z jednej strony opisuje wspaniałości, jest taki jeden jego tam rozdział o, o bardach sarmackich, ale tak naprawdę jest to o bardach, gawędziarzach i o pijakach sarmackich. I opisuje, no, że w, na tych wszystkich dworach magnackich, znał ten świat, na tych wszystkich dworach magnackich dawnej Rzeczypospolitej. Sposobem robienia kariery, zdobycia zachwytu, protekcji możnego pana i bycia sprowadzonym na ich dwór nie było być geniuszem, nie było być sprytny, nie było być przedsiębiorczym, ani nawet być dobrym rębajłą, tylko przede wszystkim pijakiem, który mógł wypijać całe wiadra, beczki, wódki, węgrzyna i jeszcze po tym, jak jeden z opisywanych przez niego bohaterów w wygranym zakładzie po wypiciu wiadra wódki, tak jak się założył, wyszedł na dach po drabinie. Albo dwóch innych wzbudziło zachwyt, bo we dwóch jak odbili czop w beczce piwa, to tylko na zmianę podstawiali kielichy. Jeden pił, drugi w tym czasie nalewał, jak ten zanim ten nalał, to drugi. Także już nie zatkali tej beczki, tylko całą beczkę we dwór wydoili. To wzbudzało wielki zachwyt. Tak się jawi ta prze przeszłość na współczesność współczesność opisana jest po prostu Myślę, że w jakimś sensie można to porównać z nieurbana takim XIX-wiecznym. 10 lat po powstaniu listopadowym Henryk Żewuski wydał taką książkę na dodatek głosząc postawę lojalności wobec państwa rosyjskiego i wobec rosyjskiego cara i na dodatek co było najgorsze i to także było w tych przypisach do listopada Głosząc, że polskość jest martwa, jak solony śledź. Ona była, była piękna, była cudowna, pamiętajmy ją, ale mówiąc po czesku to se nevrati, zapomnijmy o tym. Teraz Polacy mieli swoją szansę w dziejach, tej szansy nie wykorzystali, bo się właśnie za bardzo zajmowali piciem, a za mało robieniem innych rzeczy, zresztą gdzieś dość dokładnie yy, yy, pisze wyraźnie Wrzewózki, dlaczego jego zdaniem tej szansy nie wykorzystaliśmy, zresztą pisze przytomnie, dlatego, że nie zdołała Polska zagospodarować Ukrainy, Białorusi dzisiejszej, czy tych wszystkich terenów na wschód, nie, zda, nie stała się hegemonem państwa mocarstwa wschodniego, to jest prawda, Jasienica pisze zresztą bardzo podobnie, w związku z czym oddała Polska tę rolę Moskwie, no i teraz to już jest przegwizdane. Ale jeszcze jeden powód tutaj podaje. I ma rację, że Wózki. Zwróćcie uwagę Państwo, kiedy on to pisze. W roku 1815 po epizodzie napoleońskim zapadło wieko trumny nad marzeniami. O demokracji, o wolności. Ład wersalski, Ład wiedeński, przepraszam najmocniej, Ład wiedeński Kongresu Wiedeńskiego na prawie stulecie czyni Europę własnością cesarzy i królów. A Polska, którą się Żewucki zachwycał, ta Polska najważniejsza, ta Polska najpiękniejsza, to była Polska, demokratyczna. Oczywiście on nie używa tego słowa, które w jego czasach było słowem obelżywym, ale to była Polska wolności. Jak nie ma wolności, to nie ma i polskości. Bardzo proste i w sumie morderczo, morderczo logiczne jest rozumowanie Henryka Żewuskiego. Skorośmy zmarnowali tę wolność, którą żeśmy posiadali, skoro żeśmy ją przepili, przegwizdali, przehulali, no jak na dworze ulubionego skądinąd bohatera rzewuskiego księcia Karola Radziwiła, panie kochanku, o którym większość pamiątek Soplicy opowiada, i którym w listopadzie i również w mieszaninach hołd jest oddawany temu właśnie człowiekowi uosabiającemu całą sarmackość i to, co piękne w sarmackości, i to, co również no delikatnie mówiąc, nieskuteczne. No więc tak, skorośmy to przegwizdali. Przeczytam Państwu fragment owych mieszanin, które dzisiaj są zupełnie zapomniane. Proszę mi wierzyć, że w XIX wieku chyba nie było dzieła, które by zdobyło sobie, które by narobiło więcej szumu, mówiąc po naszemu, które miało więcej polemik, recenzji, paszkwili, wyrazów oburzenia, jakie na to zrzucono. Piszę tak o śmierci narodu, że jak, no przepraszam, przewinąłem sobie, skoro śmierć przyjdzie na ciało zbiorowe, czyli na naród właśnie, na ten czas dusza narodu nie przenosi się do wieczności, bo dla narodów nie ma wieczności. Patrzcie Państwo, słuchajcie, jakie to jest genialne stwierdzenie, które warto by polecić wszystkim naszym brązownikom historii, nierozumiejącym tego, że Prostej sprawy, tak, naród nie ma nieśmiertelnej duszy, nie ma raju dla dusz narodów, w związku z czym moralność narodu musi być zupełnie inna od moralności opartej na założeniu, że mamy tutaj na Ziemi robić rzeczy, które nam się nie opłacają, ponieważ opłaci nam się to, bo dostąpimy wiecznego zbawienia dzięki temu. Skoro naród nie ma perspektywy wiecznego zbawienia, to jego wyznacznikiem moralności musi być skuteczność w zapewnieniu sobie przetrwania. I tego, żeby nie zginął. A jeżeli zginie, to żadna nagroda go za to nie spotka i nikt nie powie, że to jest cudownie, jak żeście pięknie chłopcy polegli, jak wspaniale żeście walczyli, ach, po prostu jak żeście się dali zmasakrować, cały świat na to patrzył z podziwem. Guzik, prawda, nikt na to nie patrzył, a jeżeli nawet, to ten podziw funta kłaków nie warty. No ale to była dygresja, no więc... Nie przenosi się do wieczności żadna dusza narodów, ale ulatniając się z ciała społecznego, dusza zbiorowa uświetni swój zgon ostatnim zjawiskiem. Duch konającego narodu jeszcze jakiś czas ciśnie się w umysłach znakomitych mężów. Ci mężowie z siebie samych snując przędzy intelektualną, której osnowy w społeczności znaleźć nie mogą. I wybucha raptownie, jakby jakim cudem, bogata, różnowarwna literatura. Literatura bez miłości dla położenia obecnego, bez nadziei w przyszłości, sięgająca jakichś dawnych pamiątek, dawnych podań, wszystkiego, co już nie jest, odżywiająca to wszystko sztucznym żywiołem. Rzecz dziwna: ten utwór różnorodnych pomysłów. Bez znoszenia ich ze sobą, bez hartu opinii publicznej, bądź skrzywionej, bądź nawet nieistniejącej, skazuje się jednak na coś jednolitego, jakieś poetyzowanie żalu, złowieszczego przeczucia. Jednym słowem jest to dzieło pogrobowe ducha narodowego, ostatniego wysilenie. Po czemu lotniwszy się milczenie nastąpi, nim wszedłszy w skład obcych mu dotąd żywiołów intelektualnych, znowu przemówi, ale już językiem innym. Rozumiecie państwo, tu mamy wyłożoną całą filozofię zdrajcy i kolaboranta, który po powstaniu listopadowym redagował gazety, które dzisiaj byśmy nazwali gadzinowymi. Był współpracownikiem bliskim, można powiedzieć, asystentem prasowym satrapy carskiego Paskiewicza, tego, który zdusił powstanie listopadowe i potem jako namiestnik Królestwa Polskiego rządził terrorem. Był Kolaborantem, politykiem, współtworząc stronnictwo zwane realistami petersburskimi. Ta filozofia powiada tak, no polskość była piękna, ten duch sarmacki, ten duch republikański był piękny, wspaniały, ale to wszystko wyzionęło ducha. Przyszłości w tym nie ma, przyszłości w tym już nie będzie. A ci, którzy próbują to powstrzymać, to jest jeszcze takie ładne zdanie w onych mieszaninach. Robactwo, jak duch wciągnie te metaforę, prawda? Naród, tak jak człowiek, umiera, dusza, ostatnie tchnienie wydane, to jest ta literatura wspaniała, która zostaje gdzieś tam przy sanskrytach, przy grece, łacinie, przy tych pomnikach dawnych cywilizacji, które już nie istnieją, ale. Coś pięknego wydał i to piękno zostało, natomiast ciało? ciało robactwo coraz obrzydliwsze toczy. Tym robactwem są pokątne stowarzyszenia, chcące na próżno zatrzymać ten żywot społeczny ulotniony z dostojnego ciała. Z początku to robactwo będzie foremniejsze, bo wylęgłe w świeżym opuszczeniu organizmu, ale w następnych jego formacjach, ród, porodzie, coraz więcej się karząc, dojdzie do ostatecznych krańców obrzydliwości. Będą z początku filarety, Promieniści, a na koniec skórkowi i bagaroli, których nazwiska najlepiej wyrażają cele i dążenia. Już więcej zniżyć się nie można. Pogarda dla spiskowców, nawet dla filomatów, filaretów i promienistych. Do tego jeszcze cytowana, proszę Państwa, yy, pogarda dla legionów i całej legionowej legendy, która Polaków stworzyła. Ale z tym wszystkim taki zachwyt tą sarmacką przeszłością, że ten zachwyt udzielił się całemu pokoleniu, a potem następnemu pokoleniu i uformował ich do walki o Polskość. Ale tu rzeczywiście miał Henryk Żywułski troszeczkę racji. O Polskość zupełnie inną niż tamta, która została stworzona przez państwo sarmackie. Bogiem ma prawdą, i to na zakończenie chciałbym dodać, zachęcając Państwa bardzo do tego, żebyście się zainteresowali Henrykiem Żewuskim, żebyście przeczytali przynajmniej listopad. Przypisy można pominąć. No, pamiątki Soplicy też oczywiście. Mieszaniny to już może najmniej. Dzisiaj ta książka patyną się pokryła i raczej służy nam tylko do wyjaśnienia jego biografii. Jest więcej jeszcze oczywiście, Jedno z nich być może Państwo znacie, ale to sobie zostawię na koniec. Zachęcając Państwa do tego jeszcze raz chcę zapewnić, że Wózki tak naprawdę tę przeszłość sarmacką wymyślił. On zbudował mit założycielski polskiego patriotyzmu, który potem przez Mickiewicza, przez Sienkiewicza był kultywowany i w legionach, i jak mówię, i w Armii Krajowej, i, 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 i bardzo w polskiej inteligencji. To było wszystko szalenie, szalenie ważne. Kwestia polega na tym, że to, to było nieprawdziwe, ponieważ, jakby to powiedzieć, że Wózki bardzo spolonizował przeszłość. A ponieważ spolonizował tę sarmacką przeszłość, no to i stworzył. Fałszywą interpretację, z którą do dzisiaj mamy problem. Tu już nie chcę się za bardzo rozgadywać, bo sporą część swojej ostatniej książki, czyli Hamanie Zbuntowanego, poświęciłem wyjaśnieniu właśnie tego, że Polska zginęła nie dlatego, że Polacy byli tacy głupi na przykład. I, i, i wbrew oświeceniowym reformatorom nie chcieli odstąpić od liberum veto, nie chcieli odstąpić od tych wszystkich zasad, które sprawiały, że w starciu z potężnymi satrapiami to nasze państwo się rozsypało, po prostu i zostało rozdarte na kawałki. Polska zginęła dlatego, że próbowała zbudować Unię Europejską na pół wieku, ja mówię pół wieku, na pół tysiąclecia przed Unią Europejską na Zachodzie. Tak, tym dokładnie była Rzeczpospolita Obojga Narodów. Państwem, które nigdy nikogo nie podbiło, ale które przyjmowało kolejne państwa, Litwę, Inflanty, prawda, inne, które chciały uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów. Tak się nazywała, w istocie była Rzeczpospolitą Wielu Narodów. Państwa, które było oparte na idei wolności. No tak, tu, że Wózki ma rację. Ta wolność była podstawą polskości. Bez, polskości, bez wolności polskości nie ma. E, i, i, I niestety ona nas zniszczyła, bo się okazało, że takiej konstrukcji opartej na prawach obywatelskich, a nie na wierności dynastii, nie na narodzie, nie da się zbudować trwale. Dopóki wszystko dobrze działa, to wszyscy chętnie biorą dotacje. Kiedy trzeba się dołożyć, Aha, to już wtedy każdy mówi zaraz: To nie moja sprawa, to niech ci korniarze płacą, albo to niech ci litwini płacą, albo niech ci Rusini płacą. To jest, to ich, i, i, ich problem, i do nich to, to należy. A jak przychodzi do tego, że teraz trzeba w takiej konstrukcji, w której zasada weta jest konieczna, bo nie da się robić konstrukcji takiej bez weta. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ też jest weto, liberum veto stosowane i w organach unijnych też jest liberum veto stosowane i tak samo jak Rada Bezpieczeństwa nie była w stanie i nie jest w stanie nie tylko zaprowadzić pokoju na świecie, ale nawet się lokalnych konfliktów rozwiązywać. Tak samo jak Unia Europejska nie jest w stanie tych cholernych szczepionek skutecznie zapewnić swoim państwom, a nie mówiąc już o rozwiązaniu kryzysów takich jak imigracyjny czy finansowy, to tak samo dokładnie Rzeczpospolita dawna padła ofiarą nie żadnych naszych wad narodowych, ponieważ ona się składała z wielu narodów, jakkolwiek rzeczywiście lingua franca, można powiedzieć, ten język podstawowy i kultura podstawowa to była kultura polska w tym państwie, ale nie żadne polskie wady narodowe, to nie było wtedy jeszcze narodów, nie żadne nasze polskie wady ją zgubiły zgubiły ją rozwiązania systemowe, które wynikały z próby stworzenia takiego właśnie wielkiego państwa. No ale że wózki przez Sienkiewicza, przed Mickiewicza, chociaż sam został wygumkowany, położył podwaliny potem pod to myślenie, które dominowało za Senacji i za PRL-u, i którym wszyscy jesteśmy nasiąknięci, bo nam się wszystkim wmawia, że to. Polacy zmarnowali swoją niepodległość yy, dlatego, że się kłócili, dlatego, że mają wady rozmaite. Nie, to, to, to wszystko jest nie tak i to jest zupełnie ślepa ulica i gdyby pod tym względem Rzewuskiego oceniać, to może nie byłoby warto tego dzisiejszego spotkania mu poświęcać. Ale jest jeszcze druga rzecz, muszę powiedzieć, yy, która mnie fascynuje w nim szczególnie, a mianowicie ten problem dwóch dusz. Te dwie dusze w Polaku siedzą. I w samym Rzewuskim, który napisał pamiątki Soplicy, ale jednocześnie napisał w momencie, kiedy one się zaczęły ukazywać, napisał listy do Tygodnika Petersburskiego, w którym wypierał się napisania tych pamiątek Soplicy. No, pewnie dlatego, że one się nie mogły podobać władzom carskim, a może dlatego, że już Minęło tyle czasu od ich napisania, że, że inaczej patrzył na, na pewne rzeczy. Ten wózki, który przedzierał się z rodzinnego Wołynia do księstwa warszawskiego, żeby zostać kilkunastoletnim grenadierem w Wojsku Polskim. No, nazywało się Księstwo Warszawskie, ale wiadomo, coż to było za wojsko. A potem, a potem został carskim kolaborantem. Rzecznikiem idei wtopienia się w Rosję, Rzecznikiem idei wielkiego słowiańskiego imperium, w którym Polacy mieliby swoje miejsce i znowu by przemówili, jak tu pisał, głosem, ale już innym zupełnie. W każdym z nas mam wrażenie, te dwie dusze siedzą i to jest dlatego szczególnie warte pamiętania, wspominania, czytania dzisiaj. I nie dość, że te dwie dusze siedzą, te dwie dusze się w nas męczą. Wiecie Państwo, jaki to jest jeszcze jeden utwór Henryka Żółwskiego, który Państwo możecie znać? To była taka nowelka, wywodząca się ze zbioru, nie bajki, taka nowelka yy, Jagorę. Dla czasów głębokiego PRL-u zrobiono serial opowieści niesamowite, jeszcze czarno-biały, półgodzinne telewizyjne filmiki z panem Kazimierzem Rudzkim, który łączył te wszystkie Fabułki z różnych autorów wzięte, bo tam były i adaptacje i Stefana Grabińskiego i, i Żewuckiego, właśnie w tym zbiorze niebajki, wznowionym zresztą, staraniem pani Iwony Węgrzyn, której na koniec chcę tutaj oddać hołd za jej badania nad Żewuckim, za tę książkę, która mi bardzo wiele o nim powiedziała i za wiele y, opracowanych w Krakowie wydań książek Żewuskiego, więc z owych niebajek, z owych e, takiego jakby de Cameronu, Sarmackiego czy Szlacheckiego, e, które Żewuski napisał, nowelkę Jagorę wydobył Julian Tuwim. Wsadził ją do swojej antologii Polska Nowela Fantastyczna. Z tej antologii wydobyto ją zmieniając bardzo mocno, adaptując na scenariusz do filmu i ten film Jagorę wydaje mi się, niedawno go oglądałem, do dzisiaj jest bardzo miłym dla oka rozrywkowym filmem. Pan tu, panie Pogorzelski, szafran popijasz, a Jagorę, pamiętacie państwo to zdanie? I tę genialną rolę Jerzego Wasowskiego, pana A z kabaretu starszych panów w roli znudzonego biskupa, że tam jakoś... Ej, że to się, wiesz, to da, muszę, trzeba by odprawić jakieś egzorcyzmy, coś takiego, ja nie mam głowy do tego, że nudzą wszystko. Dobrze, jeśli Państwo tego nie oglądali, to przynajmniej ten filmik obejrzyjcie, albo przynajmniej nowelkę Jagorę przeczytajcie w y, klasycznej antologii Tuwima, a y, ja powiem słowami z tej nowelki, pan tu, panie Ziemkiewicz, dyrdy mały na YouTubie opowiadasz, a ja, Henryk Żewuski, gore. W piekle polskiej niepamięci, w polskim piekle, w którym je strącono, chociaż byłem wielkim patriotą, ale tak wielkim, że ta ten patriotyzm mnie do zdrady koniec końców doprowadził i za nią do dzisiaj pokutują.